Pani profesor będzie operatorem. Witam serdecznie na kanale Centurion. A tu mamy takie coś, co jest związane z pasją, że tak powiem. No i trochę o Mariuszu. A więc hashtag pasja noże Mariusz Trapper. Ktoś tam pytał się o tego rata, więc Mariusz powie, jak się sprawuje. No jak się sprawuje? No, jestem miło zaskoczony, bo mały nożyk, ale bardzo podręczny. Rzaźny. Rzaźny, tak. Że ja go osobiście bardzo polubiłem. Wszystko tu mokre jest, jakbyśmy pokazali. Nie, czekaj, no, tu jest kawałek. Trzeba po prostu kupić sobie taki nożyk i sprawdzić. Ale daje dobrze radę, zobacz. Ma jimping, zrób, ma ostrość. Zrób, Basia, zbliżenie tutaj. Ładnie sobie radzi z gałązkami, z drewnem. Jak coś nie wyjdzie, to nie krzyczcie na panią profesor. Ma jimping, także bardzo poręczny, dobrze leży w ręce. Dobrze se radzi. Nawet w pracy. Jakbyś mówił o moim neku. No. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, bo Mariusz to jest taki człowiek, który jest elektromonterem średnich i niskich napięć. No właśnie, i teraz a druty czasami przez las idą, opowiedz. No tak, więc tniemy na potęgę. Wszystko, co wchodzi w linię, co się zwali na linię, każde drzewo i tak dalej. Jak to się mówi, udrażniamy przepływ prądu. Ty, Mariusz, to już kable pod napięciem, no to już tak bierzesz, nie? Nie. Nie. Mówię powiedzieć, że zawsze używam wskaźnika i sprzętu odpowiedniego do takich rzeczy. No, a nożyk często służy mi do naprawy kabli i robienia głowic na średnim napięciu. I mów tak samo na niskim, na tego. Dobrze sobie, no, radzi z izolacją. I dobrze. I teraz słuchajcie, teraz kolejna rzecz taka, bo pasja noże, my tam chcemy w jakieś te 10 minut się zamknąć, bo tyle już tam na tej karcie pamięci, czy gdzieś tam zostało. Pani profesor z tyłu tam będzie czuwać nad czasem. Ile tego czasu mamy jeszcze? Jeszcze macie około 8 minut. No właśnie, 8 minut. Słuchajcie, jak śmialiśmy się, bo już chyba z czwarty dubel kręcimy, nie? To prawda. Dzisiaj problem mamy z elektroniką, ale tak, jak Mariusz był takim małym dzieciaczkiem w wózku, to tam w środku był taki sznureczek i tam były takie jakieś zabaweczki dla dzieci, tam nożyk wisiał, czy nie? Wisiał nożyk. Wisiał nożyk, dlatego dzisiaj pasja noże. Tak. Opowiedz, jest. Mariuszek, jak to było z tymi nożami, jak to się zaczęło? Kto ci dał nóż w ogóle, czy wziąłeś sobie? Nie, no, my jesteśmy praktycznie w jednym wieku, no to pierwszego w naszych czasach to koziki były, nie? No tak, takie scyzoryki, gdzieś tam się zdobywało pewne rzeczy. Mów, Mariuszek. I tak dalej. Poniekąd taki pierwszy nóż, no to praktycznie mam od ciebie. Gdzieś tam miałem jakieś po drodze jakieś noże, ale nawet nie pamiętam ich historii, nie? Jakieś to raczej scyzoryki, nie? Albo tak naprawdę to ja zawsze lubiłem chodzić z toporkiem. No, toporek to fajny masz dzisiaj ze sobą. No. Full tank. Tak jest, full tank. Ale nie, nożyk zawsze tam jakiś miałem, nie? No i to tak, to jest jeden... Jaki zużywany już jest i no, o to chodzi. O, a ta szrama to... Od Artaka. Wyjaśnij! No tak, rzucałem nożykami, przepraszam. No i tym Ontario najpierw i pięknie się wbił w pniaka. No a ten się niestety o niego śliznął, a że jest ostry bardzo, stąd powstała taka szrama. Najśmieszniejsze jest to, że ja w tym czasie, wiecie co robiłem? Ja siedziałem na tym pniu i podawałem, jakie są zasady i warunki. Tak, tak. Pasja noże. Ale wiesz co, a do ciebie mówiłem, a to idź sobie tam się pobaw, a on tam tłucze tymi nożami, rozwala, tego Artaka mojego wziął, tam rzucał. Mówię, ty sobie zobaczysz na kanale film, nie? Ale mów, bo chciałeś powiedzieć. I wiesz, że słychać, jak ty mówisz do tej kamery, nagrywasz ten film, trzask. No niestety, no lubię te nożyki i Piotrek na nowo tam gdzieś ten węgielek, który się we mnie zażył, do nożyków zrobił. No jest w planach... A co jest takiego w nożykach, że my chcemy się nimi bawić ciągle? Paweł 0727, on
jak mówił o nożach, pozdrawiamy Cię, Pawle, oczywiście, to on mówi, że on siedzi, ogląda sobie telewizor i trzyma nożyk i się bawi. Albo coś tam robi sobie papierek, skubie, tnie i się bawi. Ktoś tam napisał, że nawet do kibla idzie z nożem. Kurczę, rozumiem to. Co w tym jest? No nie śmiej się, Basia, co w tym bo jest? Bo to chyba nie tylko no, on jeden. To jest uniwersalne narzędzie, które jest potrzebne na co dzień. No wyobrażasz sobie życie bez noża? No nie. No, no nie. Chyba, że będziesz cały czas kupował krojony chleb i klejoną wędlinę. No ale i tak to masełko czy coś trzeba czymś posmarować. No, a to posłuży za widelec, to posłuży za jakieś tam coś do posmarowania tego. Jest potrzebne. No, mówię no tak, ale tu mówimy o potrzebach, ale skąd jest u nas, ludzi takich leśnych, fascynacja tymi właśnie ostrzami? Dlaczego my się tym jarcamy? Przecież nie chodzi o młodzieńczą fascynację przemocą. No. Nie, słuchaj, ja bym się bał iść do lasu bez noża. Nie, żartuję, nie, chodziłem, spoko. Ale nie, no nożyk jest fajne narzędzie, no nie lubisz postrugać, no jest to gdzieś... Jest, na... coś w tym jest. No. Tak, tak, no każdy lubi... Trudno to powiedzieć, nie? No trudno odpowiedzieć na to pytanie, no to trudne pytanie, nie? Chcemy i strugamy sobie, nie? Siedzimy sobie przy ognisku, wyciągamy nóż i już zaczynamy strugać patyk. Dlaczego? Lubimy to. Lubimy. Tak. No. Trzeba dużo mówić na ten temat? No można, raczej, można. Można, można. Sprawia to radość, nie? Tak, no ale no i tak to wszystko się skupia do tego, że powinniśmy mieć nożyk, który nam się podoba, który jest ostry, jak mówili inni druhowie, tak? No i żeby nam się przydawał na przykład no, w takich codziennych, czy to w domu, czy w lesie, nie wiem, przyda się do rozpalenia wilka? No przyda się, tak? Do przygotowania jakiegoś tam paliwa do tego wilka? Przyda się, no więc... Fajna rzecz, no nóż. Słuchajcie, powiedział do was... Chociaż... Jak tam jest z czasem, Basia? A już pozostało... Ile minęło? 7:17. A jest czyli... 11 łącznie, tak? Tak. No to będziemy musieli powoli kończyć, bo słuchajcie, w innym terminie, bo już dzisiaj to będziemy musieli zawijać się powoli, bo się już zaciemniamy głęboko, jesteśmy w lesie, także trochę nas czeka marszu. Ale no ja sam się ciekawię w ogóle i nie chcę pytać. Ciekawi mnie tylko, co pani profesor powie na ten temat. Także ja sam będę oglądał swój kanał chyba, nie? Super. Mariusz, bardzo ci dziękuję, staruszku. Nie ma sprawy. Że chciałeś... Nie mów, że nie ma sprawy, bo jak nie ma sprawy, to ja nie zarabiam. Tak. Pozdrawiamy wszystkich leśnych druhów. To jest pasjonatów. My jesteśmy pasjonatami noży i tak, bardzo lubimy nożyki i leśnych druhów też lubimy. I jak piszecie na kanale Centuriona jakieś rzeczy, jakieś niedorzeczności, wariactwa, nie będziemy już wymieniać was z imienia czy z pseudonimu, bo po prostu piszecie takie rzeczy jakieś, że no nie wiem, no w psychiatryku by was zamknęli i mnie, mówię, na jednym oddziale z wami razem i z Mariuszem, nie? Ale nie, to jest nasza pasja. Pasja noże. Mariusz Trapper. Bardzo dziękujemy. Tu jeszcze wam pani profesor będzie mogła pomachać. Chcesz pomachać, czy nie? No, ścierpła mi ręka. Pomachała. No ale dała radę pani profesor, także powróciła na ziemię świętokrzyskie, a ten się bawi. No, to tak. Bawi lubię się bawić nożem. To dobrze. To dobrze. W moich oczach, mówię, to jest godne pochwały. No to co, idziemy tam dalej. Zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej. Powiem ci taką historię. Poczekaj chwilę. Niech wyłączę najpierw. Będzie mi gadał o nożach.